Nieufność, podział społeczeństwa i brak przekonania o możliwościach. To jest wynik alienacji politycznej. I jest to problem nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I w dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć ten temat i wyjaśnić Państwu, jak z tym walczyć, na czym to polega, oraz jak najłatwiejszy jak na sposób skontaktować się z politykiem. Zapraszam. Alienacja polityczna to odizolowanie się polityków od ludzi. Za tym idzie wpływa to na poziom nieufności i bezradności obywatela wobec rządzących. Przejawia się brakiem świadomości polityków na temat w życia obywateli i brakiem kontaktu ze społeczeństwem. W każdym państwie na świecie istnieje ryzyko alienacji politycznej. Często to zależy od woli samego polityka, czy będzie izolował się od społeczeństwa. Niestety, ale przez obecne procedury bezpieczeństwa alienacja polityczna pogłębia się. Aby zapewnić bezpieczeństwo politykom najwyższego szczebla, zapewnia im się ochronę, która stanowczo rozgranicza kontakt obywatela z politykiem. Jednak to nie świadczy o tym, że nie da się liczby z alienacji. Barack Obama to prezydent Stanów Zjednoczonych, który stanowczo przeciwdziała alienacji, wychodząc na ulicę i rozmawiając z ludźmi. Przykładu nie trzeba szukać za oceanem. Dobrym przykładem będzie polski premier jeżdżący tramwajami Tadeusz Mazowiecki lub Mark Rutte z Holandii Rowerem. Zadaliśmy młodym ludziom pytanie, czy lokalni politycy dbają o młodzież. I zadaniem uczniów było wyznaczenie im oceny od 1 do 5 jak w szkole. I podsumowaliśmy te wyniki i wyliczyliśmy średnią i wyszła nam średnia 2,50. I bazując na dokumencie, który jest po prawej stronie, jest to fragment statutu mojej szkoły, politykom Przydzielona zostałaby ocena dopuszczająca. Brakuje im jednej setnej do oceny dostatecznej. Młodzi ludzie trafnie zauważyli, że polityka jest ważną częścią życia w społeczeństwie. 129 osób odpowiedziało, że tak, z 140 odpowiedzi. Prawie 90 osób ze 140 wskazało, że kontaktowanie z politykiem jest trudne. Dobrze, Szanowni Państwo, jesteśmy na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Mm. Teraz na przykładzie strony Pana posła Konrada Frysztaka będę chciał Państwu pokazać, jak się skontaktować z politykiem. Ważna jest sprawa, że jak sprawdzamy stronę Sejmu, by sprawdzić, czy tutaj nie ma napisu, gdzie pokazuję teraz myszką, archiwum, bo strony poprzednich kadencji są dostępne, i tam może znajdować się nasz poseł, jeśli był podczas tamtej kadencji posłem oczywiście, ale jakby tamte dane będą nieaktualne i trzeba patrzeć po prostu na obecną kadencję. Na to tak tylko zwracam uwagę. I teraz tak, jak chcemy się skontaktować z posłem, są trzy sposoby. Ja podam na początku ten, moim zdaniem, najlepszy. Klikamy tutaj w biura poselskie i tutaj pojawia nam się lista wszystkich biur. I tutaj często obok, właśnie jest telefon i adres e-mail, to jest najbardziej skuteczne, bo trafia to do pracownika biura. Taki pracownik często przekazuje to posłowi i powiedzmy, jest gdzieś tam ten kontakt z politykiem, może pośredni, ale moim zdaniem skuteczny. Mamy tutaj e-mail bezpośredni do posła, jest to e-mail służbowy. Każdy poseł ma imię. nazwisko małpasem.pl. Natomiast moim zdaniem nie jest to skuteczny sposób. Zwłaszcza, że słyszałem historię od posłów, że wiadomości nie przychodzą zawsze. Więc, jak mówię, dla mnie najbardziej skutecznym sposobem jest ten. Również można spróbować skontaktować się przez stronę na Facebooku, klikając tutaj w Message. Jednak nie każdy z posłów, y, powiedzmy, ma taką ma stronę czy na Facebooku, czy, czy y, jakby to powiedzieć, y, ma włączoną tą opcję. Y, I też wiadomo, że posłowie nieraz, y, czy to nie zauważą tej wiadomości, czy po prostu y, nie odpowiedzą, tak? Dlatego nam mówię, jak najbardziej skutecznym jest y, e-mail i telefon do biura. Dziękuję Państwu za oglądanie tego materiału i w razie jakichś pytań, wątpliwości lub prośby o wsparcie zapraszam do kontaktu i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych materiałach. Dziękuję.